Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W ciągu ostatnich tygodni, gdy głównym tematem mediów była sprawa związana z aferą Amber Gold, bez należytego echa przeszły słowo ministra Skarbu Państwa na temat planów dotyczących przekształceń własnościowych w spółkach znajdujących się we władztwie Skarbu Państwa. Chcę tu wymienić dwie kwestie. Pierwsza to zapowiedź przeglądu grup kapitałowych i sprzedaż bądź likwidacja spółek niezwiązanych z podstawowym profilem działalności spółek matek. Druga to zapowiedź poboru dywidendy za rok 2012 w niespotykanej dotąd skali wynoszącej ponad 60, a w przypadku spółek notowanych na giełdzie nawet 80%. Otóż chcę oświadczyć, że nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji, jednakże jedynie w przypadku, gdy jest to działanie przemyślane o znanych konsekwencjach przynoszących jak najmniej szkód społecznych i gospodarczych, nie wpływa negatywnie na zabezpieczenie interesów kraju i wtedy, gdy proces ten jest dokonywany w odpowiednim momencie. Niestety tego typu wypowiedzi ministra Skarbu Państwa świadczą o tym, że rząd takiego stanowiska nie podziela. Dziękuję bardzo.